Siemano, cześć, witam was przy okazji wyjątkowego, zobaczymy czy pierwszego i ostatniego, czy nie ostatniego odcinka tego typu. Zaczynamy go mapą Gentler by Pawciu. Jak pewnie już zauważyliście, dlaczego ten odcinek jest wyjątkowy? A dlatego, że będą to mapy trybu klasycznego. Tak, dlatego nie wiem, czy to potrwa, bo nie wiem, jak te mapy będą mi szły. Na szczęście na razie Pawciu przynajmniej wysłał mi poziom, który na zbyt wysokim poziomie trudności nie jest. Mianowicie hardzik. Zobaczymy, czy sobie z nim poradzę. Level jest też krótki, więc trzymam kciuki, że zajmie mi ledwie półtorej godziny. Zabawmy się. Gentler by Pawciu. Dobra, let's go. ¡24%! ¡Nice! What the? ¿Ya se teleportowałem? Dobra, to będzie wesoła seria. Dobra, świeci. Ten level świeci. Aha, dobra, wystrzeliło mnie to. Ja tak szczerze to wszystko reaguję bardzo intuicyjnie, bo... Aha, dobra. Ja wcześniej to kliknąłem, ale przypadkiem. Teraz już to widzę. O! A, nie zaczepiłem o żółty. Się wsłuchałem w muzykę za bardzo, bo myślałem, że już tam sobie dojdę na chillku. O! Dopiero zauważyłem, że te kliki są naprawdę dobrze zgrane z muzyką. Tam jest jeszcze jeden. Jeszcze jeden zielony tam jest. Widzicie, ja się muszę po prostu wywalić na każdej przeszkodzie co najmniej raz. Żeby docenić kunszt oczywiście. No nie, tu jest jeszcze jeden! Ja już myślałem, że koniec levela, w ogóle się ten, wyłączyłem po tym jednym. Pawciu, gede! Why you do this? Dzięki za GG-ki! Jesus, ile XD! Ile XD! No nie róbcie mi tego! Ja wiem, jak źle to wygląda. Zdaję sobie sprawę, że ludzie z waszym poziomem, no niestety, ale będą mieli ze mnie bekę w trakcie tego grania, ale no cóż. A w ogóle... Ja tak w ogóle nic nie powiedziałem na temat tego levela. Bo się wczytałem w czat i spanikowałem. Pawciu, dzięki za level Gentler. Powiem tak, w porównaniu do twoich leveli platformowych, tutaj zamiast tego chillu, który miałem zawsze, przez muzykę i klimat takiego lekko fantazy typu Ori, miałem dużo świecenia, świateł i generalnie zmian środowiskowych, więc inny styl niż do tej pory, niż się przyzwyczaiłem do niego. Aczkolwiek do tych map taki bardziej, wydaje mi się, odpowiedni, bo dynamiczny. Chyba. Bawiłem się spoko, chociaż niektórych przeszkód. Miałem problem, żeby niektóre przeszkody zobaczyć, bo nie jestem przyzwyczajony do tego trybu i one były dla mnie trochę niewidoczne przez te wszystkie światła i błyszczenie. Także to jakby z perspektywy takiego laika jak ja trochę na minus, ale wiem, że już te późniejsze poziomy, nawet zwykłe, klasyczne, potrafią świecić i mi przeszkadzać, więc... Ale bawiłem się nieźle. Dobra. O!
ścieżką. Dobra. Matko, jak ja nie lubię tego partu! Dobra, chwila przerwy, akurat dobrze pamiętam, gdzie klikać. Kurde, molno! Dobra, jeszcze raz, jeszcze raz. Dam radę, dam radę. Dobra. Wiesz, ten początek jest jednym z gorszych momentów. Potem jest jeszcze ten fragment z tą strzałką. Nie wiem, jak się, nigdy nie pamiętam, jak się nazywa ta strzałka. Wiecie, o który statek mi chodzi. O, właśnie to. Matko, nienawidzę tych przeszkód. Dobra, 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 dobra. Lubię ten stateczek. Chwila przerwy. Nie, nie dam rady, nie dam rady. Nie dam rady. Nie, 34% to max. Sorry, ale Sion, no... Myślałem, że umiem. Myślałem, że już dam radę, ale... Jeśli wam to wrzuciłem na YouTube'a, to tak, to był level zautomatyzowany, trzymałem spację. Z jakiegoś powodu zawsze ginąłem w tym samym miejscu, więc jest zautomatyzowany nie do końca, bo jestem zbyt ułomny najwyraźniej, żeby robić automaty, żeby grać automaty. A pewnie wam to wrzuciłem nawet dla beki. Dobra, pierwszy level poszedł całkiem sprawnie, znaczy całkiem sprawnie zginąłem parę razy, kiedy zupełnie nie powinienem, będąc dobrym graczem, ale... ukończyłem go, więc i tak wydaje mi się, że to jest całkiem sporo, jak na mnie. Więc przechodzimy od Gentlera do Gentler Challenge by The Celtics. Mam nadzieję, że też jakoś pójdzie. 5000 Object Challenge dla Gentlera. Tym razem long, poprzedni był short. Zobaczmy, jak pójdzie. Let's go. O. O nie, jak ja nienawidzę tego stateczku. Nienawidzę go. Nie chcę go więcej. Nie gram. Nie gram w ten level. Nie, nienawidzę go. Jezus. Nie wiem dlaczego, ale nawet najprostszych rzeczy tym stateczkiem nie potrafię zrobić. A to dlatego też, że na platformówkach zupełnie nie ma tego stateczku, więc nie mam się kiedy go uczyć. Bo on na platformówkach nie ma sensu, nie ma racji bytu, no nie? Dobrze jest. Myślałem, że może przelecę górą. No i jeszcze kolce mi tu dał, no. Oczywiście, że jeszcze kolce mi tu dał. Ja wiem, że to jest newralgiczny part każdej mapy klasikowej, ale błagam, jak robicie mi mapy, to nie dawajcie mi tego stateczku, bo mnie szlak trafi. W sensie jakoś tak automatycznie, momentami puszczam, bo muzyka się ten... Kurde mol! No nie przejdę tego fragmentu, nie przejdę go. Ale ile procent zrobię? Co to było? Ej, chwila, a to się kiedyś skończy?
O, New Best 100%. No to chyba wygrałem, nie? Mogłem i zginąć, ale co z tego? 100% mam. O. Widzisz, Kamski, ja widziałem ten komentarz, że tam nie umiem sobie poradzić, ale to jest kwestia tylko i wyłącznie tego sposobu poruszania się, którego jakoś nie jestem w stanie ogarnąć w ogóle. Mój mózg nie pojmuje tego stateczku. Nie pojmuje go po prostu. To jest dla mnie zupełnie inny, taki dość nieprzyjemny sposób grania w stosunku do zwykłego, pełnego kontroli platformera. No i właśnie, no. Także tak, mój mózg tego nie pojmuje. Wyobraź sobie, że to platformer trzyma strzałkę w górę. Tylko jak były takie przypadki, jak na przykład w Speedtechu były takie fragmenty, gdzie musiałem po prostu trzymać strzałkę, to dokładnie miałem ten sam problem. Powiedziałem, że to jest zbyt podobne do klasika. Kurde no! Blisko było! Blisko było! Tak! Dobra, wychodzę stąd. Zrobiłem to, wygrałem. No i kolejna mapka do tego odcinka. Nie wiem, która już, bo ciężko powiedzieć. Na pewno druga, którą mam nadzieję przejść. Zobaczymy, jaki będzie poziom trudności. Gentler Easy Buy. Dajcie mi wygrać. Bajcie mi dasz. Przepraszam. Dajcie mi wygrać. To jest nick, który ciągle widzę na czacie, więc tak sobie zapamiętałem. Dajcie mi dasz. Zobaczmy, co ten levelek sobą prezentuje. Dasz radę? Mam nadzieję, że dosyć łatwe. Specjalnie dla Gentlera. Powodzenia. Boże. To, że jestem utożsamiany z czymś prostym, w sensie, że trzeba dla mnie robić jakieś łatwe rzeczy, mnie smuci. Wiecie, dlaczego właśnie nie gram w klasiki przy okazji na streamach? Bo strasznie mnie boli fakt, że nie radzę sobie z trudnymi klasykami. Ja nie przepadam za niskim poziomem trudności, a wiem, że tylko taki jestem w stanie ogarnąć, jeśli chodzi o klasyki. I to mnie boli. Gentler Easy Buy. Dajcie mi dasz. Fajna muzyczka. Już mi się podoba. Dobra. Jak coś to zginąłem, bo zginąłem. Mogę tam wpaść? Tam da się wpaść na dół? Nie wiem, czy się da. O, tudum. Nie skacz tu, Kordy, nie skacz tu. Zepsułem. Zepsułem. Chciałem do muzyki wciskać. Co tu się dzieje? Jakie zmiany nagłe? O nie, odwrotnie jest! Nie! Stateczek! Musiał dać stateczek, no musiał. Why you do this? Uwielbiam to widzieć. No i mamy Gentler Easy Buy, dajcie mi dasz. Bardzo mi się podobało, bo było proste i bardzo fajnie w prosty sposób zgrane z muzyką. Bo było tak zgrane z muzyką, że tylko główne dźwięki były momentami, kiedy musiałem kliknąć, a nie musiałem się doszukiwać jakiegoś takiego riffu z tyłu, który byłby tym, czego potrzebuję, żeby dobrze wciskać przycisk. Bo zazwyczaj tak jest, że trzeba znaleźć tą odpowiednią linię dźwiękową, która pomaga ci z klikaniem. A tutaj to było jasne, klarowne, oczywiste, aż przyjemnie mi się tę muzykę zapamiętywało. Dzięki, dajcie mi dasz. Lecimy z kolejną mapą. Raczej jest to w tym samym odcinku, bo te mapy za długo mi nie zajmują. Na szczęście są proste. Dziękuję wam, panowie, że takie robicie. I Still Love You by Rafiksio. Czyli prawdopodobnie w pewnym momencie zrobiłem mu jakąś krzywdę psychiczną, bo wychodzi na to, że musi się tłumaczyć, że dalej mnie kocha. Dlaczego? Nie wiem dlaczego. Where is Rob? Nice level. Dobra, XL, Classic, zobaczymy, czy sobie z nim poradzę. Bye, Rafiksio. O Jezu, byłem serduszkiem przez chwilę. Chyba umarłem. Ups. Czy ja muszę coś tu robić? A, są strzałki w ogóle, kiedy mam klikać. Tak, są strzałki, kiedy mam klikać. Nice.
Dobra, to może nawet przejdę. Ej, jakie deko fajne. W sensie... Na prostych bryłach, ale takie przekonujące. O Jezus, aż się zapatrzyłem. What's up? Który to ja? Panowie! Nie restartujcie przy mnie, bo ja się mylę. Nie! Dobra, teraz jest git w sumie, bo jestem z przodu. Teraz siebie widzę pierwszego. Za wcześnie wcisnąłem skok. Głupi jestem. Fajne jest to, że jestem na początku serduszkiem. Słodkie. Lecz nowa... Rafimbo! Gdzie ja trafiłem? Rafimbo! Znalazłem easter egga! Rafimbo! A że mi było nawiązanie do czego? Do Rambo? Mam nadzieję, że nie zrobi się zaraz creepy. Potem się kojarzy z tą mapą, która mnie tak wystraszyła któregoś razu. W sensie obrzydziła. A, o Jezus, to tak trzeba zrobić. A to dopiero 45%. Dobra, może to zrobię. A wiecie jaki mam problem teraz? Że ja cały czas myślę, kiedy ja mam czytać czat. To się za dużo dzieje, ja nie mogę nawet na chwilę przystanąć. I muszę pomyśleć sobie, dobra, teraz muszę włączyć pauzę, żeby nadrobić czat. To jest duże wyzwanie w sumie. Z mojej strony. Masz ten kolor jak w Mario, tych pipe'ów. Ajaj, to trzeba było się wybić. Głupi jestem. Ajajaj, faktycznie zabija. To wyglądało tak niewinnie. Dlaczego ja nie założyłem, że to zabija? Przepraszam? O nie! Nie! Nie, 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 ten statek, nie! Dobra, okej. Okej, przeżyłem statek! Dobra. Koniec? Wygrałem? O. Why? Ale Rafiksiu, to mi dużo o tobie mówi, bo robisz serduszko w taki sposób. A nie jak teraz młodzież robi, ja nie wiem jak oni to robią, tak jakoś dziwnie. Jak oni robią to teraz, to serduszko? Wy wiecie jak się robi teraz to serduszko? Nigdy nie pamiętam. Tak? Tak jakoś? Nie wiem, nie umiem. O, tak chyba? I still love you by Rafiksio. A, taki był przekaz. Dobra, że na końcu ten spłakany, że go... O, no dobra. Przyjemny levelek. On był długi niby, ale no jako, że nie był zbyt trudny, to też dało się go spokojnie przejść. Ja wiem, że bardzo dużo ginąłem, ale też starałem się w miarę na chillku w niego grać też, żeby docenić to wszystko, co się wokół niego działo, bo różne etapy miały różny jakby swój klimat. Ten pierwszy, jeszcze serduszkowy, takie wielkie to zauroczenie, potem chmury, nie wiem, czy to o to chodzi, nie? Tam z głową w chmurach te sprawy. Wiecie, o co chodzi, nie? I to wszystko miało swoje deko, jakieś swoje kolory. Potem ta zielona kraina, nie wiem, czy to była kwestia trochę już takiego... dobra, nie będę tutaj bawił się w interpretację, bo mam osobę, która to zrobiła tutaj na czacie, więc trochę mi głupio. Ale podobało mi się, bardzo fajnie i cieszę się, że było takie udekorowane, bo było co podziwiać. Także dzięki, Rafiksiu. Bardzo przyjemny levelek, superowy.